Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Jestem, kochani, w Pepco. Tutaj mamy taki komplet za 60 zł. Przepiękny kolor złoty. Myślę, że nawet atrakcyjna cena, jak za cały komplet. Za 30 zł natomiast możemy kupić takie złote lustro. Też nawet dosyć ciekawie się prezentuje. I coś pięknego, 60 zł, lampy, szklane klosze. No powiem Wam, że rewelacja. Obejrzałam, no po prostu cudo, wspaniale wyglądają. Coś naprawdę ładnego. Czasami pokazuję Wam lampy tutaj pepkowe, natomiast te są rewelacyjne. I takie rzeczy powinny być w Pepco. Naprawdę ładnie wyglądają. 60 zł, naprawdę atrakcyjna cena. 80 zł natomiast kosztuje taki dywanik biało-czarny. Jest to dywanik z najnowszej kolekcji. 80 na 120 cm i 17 zł poszewki na poduszki. Również biało-czarne. Nawet ciekawy wzór. Oczywiście zależy kto co lubi. No w każdym razie cena też atrakcyjna i narzuty na łóżko 130 na 160, 160 cm i cena takiej narzuty to 60 zł. 5 zł natomiast kosztuje taki pucharek na deser, na lody. Różnorakie tak naprawdę zastosowanie. W każdym razie za 25 zł możemy kupić szklanki również w tym samym stylu. Przepięknie to wygląda naprawdę. Kiedyś były dostępne kubki również. Ostatnio jakoś nie widzę. I tutaj jeszcze możemy do kompletu kupić takie przepiękne kieliszki z naprawdę grubego szkła. Cena 35 zł. Przepiękne jest to szkło. Natomiast kosztuje taka biała misa. Na przykład na sałatkę, jest to również misa z najnowszej gazetki. I 12 zł zestaw takich trzech miseczek, również z najnowszej gazetki. Natomiast są to rzeczy dostępne, były dostępne już wcześniej. I tutaj również mamy nowości. Zbliża się szkoła, więc coraz więcej tego typu rzeczy na pewno będzie się w sklepie pojawiać. Tutaj mamy maskotki. Już sobie sprawdzamy cenę, ile kosztuje. Kurczak żółty. 40 zł. Nie pamiętam, jak ten kot ma na imię, jak się nazywał. Jeżeli pamiętacie, to dajcie znać. Również 40 zł i królik 40 zł. 20 zł natomiast kosztuje plecak. I tutaj mamy niżej worki na kapcie. Cena 8 zł. Nawet ładne te worki na kapcie. Tutaj mamy pudełka na kanapki. I tutaj mamy Tom i Jerry. Już sobie zaraz sprawdzimy ile takie pudełeczko kosztuje, ale na pewno niewiele. I obok mamy z Batmanem. Cena 6 zł. Bardzo ładny kolor niebieski. Przede wszystkim i tutaj mamy coś dla chłopca raczej i cena takiego pudełka 8 zł.
40 zł natomiast kosztuje koc z diabłem tasmańskim. Moja ulubiona postać. Nawet kiedyś kupowałam sobie termos właśnie z tym diabłem i mam go do dzisiaj i jest to jeden z moich ulubionych termosów. No w każdym razie koc super. 8 zł. Taki kubek. I tutaj również mamy cenę 8 zł. Dziesięć złotych, natomiast kosztuje taki lunchbox. Ten już jest zdecydowanie fajniejszy od tych takich zwykłych. I 25 złotych. Ja po prostu byłam w szoku wielkością tego kubka. Ogromny, naprawdę ogromny kubol, można by tak powiedzieć. No w każdym razie fajnie wygląda. I tutaj jeszcze mamy poduszkę. I 25 złotych taki kubek. Piętnaście złotych, natomiast kosztuje zestaw takich niewielkich ręczniczków. 10 złotych, natomiast kosztuje taki przepiękny kubek. Jest to nowość. Są dostępne dwa kolory. Tutaj mamy różowy. I również za 10 zł możemy kupić taki kubek w kolorze zielonym. Biało-zielony. I ten chyba zdecydowanie jest ładniejszy. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który Wam się podoba. Ten czy tamten. Jestem, kochani, już na dziale damskim, damskim z ubraniami. Później jeszcze zerkniemy na dział dziecięcy, natomiast chcę Wam powiedzieć, że pojawiła się nowa kolekcja, jeżeli chodzi o ubrania. I tutaj mamy naprawdę bardzo fajne rzeczy. Taka bluzka za 25 zł, duże rozmiary do rozmiaru 3XL. 40 zł, natomiast kosztują spodnie. Bluza, którą widzieliście wcześniej, 50 zł. Fajny komplet, natomiast bluza bardzo króciutka. Jakby była tylko troszeczkę dłuższa, to by była zdecydowanie fajniejsza. Spodnie chyba bawełna, tak. Tutaj mamy natomiast kolejną bluzę w kolorze szarym i też nawet fajnie wygląda. To są rzeczy również z ostatniej gazetki. 35 zł, taka koszulka na dziale męskim. I tutaj obok mamy też coś fajnego, bardzo żywy kolor, żółty. Ta chyba mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tutaj mamy przód, tak wygląda. Wiadomo, nie każdy facet lubi tego typu koszulki, ale ta jest fajna, podoba mi się. Naprawdę rewelacja. 35 zł do rozmiaru 2XL. I wiecie co, nie wiem, czy sobie tej koszulki nie wezmę. Chociaż z działu męskiego. Tutaj mamy Adidasy. I są to Adidasy chyba też z najnowszej gazetki. 60 zł. 60 zł również kosztuje taki szary sweterek dłuższy. Kardigan?
Wiecie co, nie pamiętam, jak tego typu swetry się nazywają. Możecie podpowiedzieć w komentarzu. Wyleciało po prostu z głowy. No w każdym razie fajnie to wygląda. I tutaj mamy za 70 zł do rozmiaru L. Kurtka a la skórzana. Taka sztuczna skóra. Kolor bardzo ładny. Taka ciemna zieleń. Nie wiem, czy dokładnie ten kolor będziecie widzieć na filmie, ale no coś ciekawego, coś nowego. 50 zł, coś co od razu mi wpadło w oko. Jest to przepiękny niebieski sweterek w kolorze niebieskim, mój ulubiony kolor. Jak wiecie dobrze, no po prostu rewelacja. Przepięknie się prezentuje. Śliczny, po prostu śliczny.